Paco Power, System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Poniedziałkowe zajęcia pięściarskie w klubie sportowym Paco. Jest ze mną 12-letni Karol Kozłowski. Witaj, Karol. Witam. Przychodzisz na boks do klubu sportowego Paco od 2 miesięcy. Powiedz nam, jak ci się podoba? Fajnie jest. Stąd ta decyzja, aby w tak młodym wieku rozpocząć trening bokserski. Mój tata mnie bardzo zachęcił, ponieważ poznał Karolinę Michalczuk. Karolina Michalczuk, nie wiem czy wiesz, to była mistrzyni świata, 2-krotna mistrzyni Europy, 12-krotna mistrzyni Polski. Wiem. I ona też mnie zachęciła po spotkaniu, więc postanowiłem trenować boks. Opowiedz nam o swoich treningach, co ci się najbardziej podoba? Jesteś tu już po raz kolejny, tak jak już wspomniałem wcześniej, od 2 miesięcy trenujesz boks. Co jest najfajniejszego w boksie? Najfajniejsze są, kiedy się zadaje cios. To swój pierwszy trening, jak przyszedłeś, zobaczyłeś chłopców trenujących, dużo starszych chłopców, kolegów tutaj, pomyślałeś sobie, Boże, co ja tu robię? Tak. Byłeś ciekaw, jak to wygląda i ten pierwszy trening, jakie są ćwiczenia, co powie trener? Tak, byłem bardzo ciekaw ćwiczeń i trenera. Karol, rodzice mi opowiadali, że pływasz, uprawiasz inne również dyscypliny sportowe, jesteś dobrymi wynikami. Czy myślisz, że w pięściarstwie coś się może zrealizować, że może w przyszłym roku weźmiesz udział w zawodach? Jako 13-14-latek, pierwszy krok bokserski, wygrasz walkę, za moment będą później mistrzostwa młodzików, kadetów, później juniorów, czy rozpocznie się ta twoja przygoda z pięściarstwem tak na poważnie? Tak, myślę, że niedługo już będę startował w poważniejszych takich walkach i bardzo bym chciał potem trenować boks tak zawodowo. Najlepszy pęsiarz według ciebie, twój idol, to kto? Krzysiek Diablo-Włodarczyk, Mateusz Masternak? Tyson. Mike Tyson? Chciałbyś być kiedyś taki jak Żelazny Mike? Tak, bardzo bym chciał. Oglądałeś walki z jego udziałem? Tata mi puszczał na DVD czasami. Która ci się najbardziej podobała? Nie pamiętam, walczę z chyba naszym Polakiem. Nie pamiętam z kim, ale walka była bardzo fascynująca.